Cześć kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku z tej serii. Wiem, jesteście zaskoczeni, że jesteśmy w tworzeniu Simów. Już wam tutaj wyjaśniam dlaczego. Otóż dzisiejszy odcinek tak w zasadzie będzie polegał tylko i wyłącznie na tym, że tworzymy sobie partnera. To jest ze względu głównie takiego, że kiedy uszkodziło mi plik, to był odcinek, kiedy takiego faceta, powiedzmy, sobie szukaliśmy w Simsach. A niestety powiem wam szczerze, że ani jeden się nie nadawał, nie chodziło tylko o wygląd, ale chodziło głównie właśnie o to, jakie cechy charakteru ten Sim posiadał. I skoro w ciągu kilku godzin nie mogłam znaleźć ani jednego właściwego kandydata, stwierdziłam, czemu nie, stwórzmy sobie. Także przechodzimy do dalszej części po prostu odcinka. Ja już tutaj ględzić nie będę i przyspieszam wam tworzenie Sima. Żeby to był dokładnie mój typ. Chociaż nie ukrywam, wydaje mi się, że całkiem spoko wyszło. To chyba po prostu wina tego, że ostatnio oglądałam zbyt dużo koreańskich seriali. Ale no cóż, ty już napiszecie mi, co o nim myślicie. Wanna give you a million things, cause isn't love what it's all about? And how to make you smile again, something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world that is outside your walls. If I was God, I would say, take you where you belonged. If I could, I would get something new, then I would have what it takes. Dobra kochani, jak widzicie, no tak naprawdę tutaj wprowadzka ta dała nam całkiem spory zastrzyk gotówki, więc stwierdziłam, że zrobimy po prostu remont. We don't have to think about it, oh baby, try to rest your mind. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world that is out.
If I could, I would get something new, then I would have what it takes. Make you feel like you're safe, cause all I need is just someone like you, someone like you. Dobra, kochani, widzę, że jeszcze tutaj scenę przez przypadek naznałam, no ale to już poprawię. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to tak w zasadzie tyle, więc dużo zmian, ale mało grania. I do zobaczenia po prostu w następnym odcinku.
Cześć!